Produkcja filmu dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Na jakiej zasadzie działa produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem źródeł fotowoltaicznych? Dlaczego warto w nią inwestować? Ile możemy dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzić? Co zyskuje na tym nasza planeta? Na te pytania postaramy odpowiedzieć się w kolejnym odcinku z cyklu Ekoprzystanek. Fotowoltaika, czyli ekologiczne źródło energii, obecnie przeżywa intensywny rozwój i można wnioskować, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz szerzej i chętniej stosowana. To dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli prościej na wytwarzaniu prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Wykorzystują promieniowanie słoneczne, czyli przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, która zasila budynki. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać, w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Samodzielnie wytwarzając energię zyskujemy częściową niezależność energetyczną, a w niektórych przypadkach możemy nawet na tym zarabiać. Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych można uzyskać dofinansowanie, dzięki któremu przedsięwzięcie staje się osiągalne również dla właścicieli domów jednorodzinnych. Każdy domek, każdy budynek mieszkalny oszczędza energię. Można ją przetworzyć na cokolwiek sobie wymyślić, czy na ciepło, na ciepłą wodę użytkową lub zużyć normalnie jako prąd. Tutaj myślę, najlepiej korzystać z różnego typu dotacji, jednak montaż tych urządzeń jest dosyć drogi. Przy zużyciu energii elektrycznej przez przeciętne gospodarstwo domowe ten okres zwrotu mógłby być bardzo, bardzo długi. Fotowoltaika, czyli ekologiczne źródło energii, obecnie przeżywa intensywny rozwój i można wnioskować, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz szerzej i chętniej stosowana. Są coraz wyższe technologie, nawet może być zachmurzone niebo, a jest efekt. Widzimy tutaj, ile wyprodukowała ta akurat elektrownia. Wyprodukowała prawie już 1 kW. Tutaj oczywiście dzisiaj mamy taki dzień nie za ciekawy do produkcji tej energii, ale widzimy nawet w takim dniu, że cały czas produkujemy tą energię. Przykładem zastosowania fotowoltaicznych źródeł energii jest inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Wrocław Południe, zrealizowanej przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach ogólnopolskiego programu Prosument. Dlaczego się zdecydowaliście na taką inwestycję? Bo byliśmy gotowi. Niektórzy z naszych członków rady nadzorczej mówią, że są wśród nas wizjonerzy, ale to jest chodzenie mocno po ziemi. Byliśmy przygotowani technicznie, organizacyjnie, kiedy pojawiły się warunki ekonomiczne również, to natychmiast uznaliśmy, że należy to robić. Energia z paneli fotowoltaicznych zasila części wspólne, czyli klatki, windy, maszynownie, więc tak naprawdę każdy mieszkaniec może odczuć potem w rachunkach, że oszczędza energię, za którą normalnie by płacił w swoich rachunkach ogólnych. Na to musieli zgodzić się mieszkańcy. Jak wy do tych wniosków wspólnie dochodziliście i dlaczego warto było tego typu rozwiązanie wprowadzić? Mieszkańcy na to czekali. Oczywiście, kiedy znaliśmy dokładnie warunki ekonomiczne, z każdym z budynku, z ich mieszkańcami odbyły się spotkania, usłyszeli o tych szczegółach. Praktycznie nie było, poza pojedynczymi zupełnie głosami sceptycznymi, nie było nieakceptujących, więc mieliśmy pełny tytuł do tego, aby realizować wolę mieszkańców. To jest wykorzystanie energii słonecznej, czyli właściwie
bezgotówkowa, a poza tym pójdzie to na troszeczkę zmniejszenie czynszu mieszkańców, bo ta energia pójdzie na oświetlenie klatek schodowych, na troszeczkę dźwigi, na oświetlenie na zewnątrz. Nie będą ludzie płacili za to. Są oszczędności, zwłaszcza dla pomieszczeń wspólnie, gdzie potrzebujemy wspólną energię. Mieszkańcy już to nie partycypują w te koszty. Dużo jest tej oszczędności? Bardzo dużo i wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego programu. Bo jest dużo oszczędności, ale to nie tylko chodzi o oszczędności, o pieniądze. Przede wszystkim jest to tyle oszczędności, ile wyprodukuje las 150-hektarowy, ile wyprodukuje tlenu. Chodzi o fotosyntezę, a więc przede wszystkim o to chodzi, że jest duża oszczędność przyrody, no, ekologicznie, to jest przede wszystkim ważne. Pani była za wprowadzeniem tego programu, tej inwestycji? Oczywiście, że tak. Moim zdaniem to jest mały krok, ale krok w stronę ekologii. I zyski na pewno będą, bo to jest pozyskiwana energia do celów wspólnych. To jest klatki schodowe, winda, piwnice, to jest oświetlane. No dobrze byłoby, żeby można było do mieszkań taką energię pozyskiwać. I mamy nadzieję, że kiedyś tak będzie. Chciałby pan również, aby pana budynek miał takie rozwiązanie? Oczywiście, jasne. Przecież to jest naprawdę bardzo pożyteczna rzecz. No. Dziwię się, że niektórzy nie chcą. Jak mieszkańcy zyskują na tej inwestycji? No już możemy na żywym przykładzie pokazać, czyli pierwsza elektrownia, która była zainstalowana 1,5 roku temu. Pierwsze faktury po roku, które spłynęły, bo się tak rozliczamy z dostarczycielem energii. Na części wspólne budynku przy ulicy Świeradowskiej, czyli części wspólne oświetlenie klatek, na zasilanie dźwigów osobowych, na zasilanie hydroforni. Rocznie zużyliśmy energii elektrycznej, za którą musielibyśmy zapłacić 16,5 tysiąca złotych. Wyprodukowaliśmy energii na 15 400 zł, czyli zapłaciliśmy tylko za tą fakturę 1100 zł, niecałe 1100 zł, czyli prawie 15,5 tysiąca zł to jest zysk dla mieszkańców, którzy nie zapłacili za zasilanie energią elektryczną części wspólnych. Na pierwszym miejscu mówimy o tym, że jest to czysta energia, czyli produkowana jest bez tego, co jest zmorą produkcji energii generalnie u nas w Polsce w sposób tradycyjny. I to stawiam na pierwszym miejscu, mieszkańcy to doskonale rozumieją. Jest oczywiście też konkretna korzyść. Mamy instalację pierwszą zbudowaną, która już pracuje okrągły rok, a zatem jest roczne rozliczenie, bo taki jest system. I tutaj opłaty za energię wspólną to 16 razy mniej, czyli ewidentna korzyść, stałość cen. Mieszkańcy z tych nieruchomości mają zagwarantowane stałe ceny na energię elektryczną, co już procentuje i będzie energia, jej ceny nie będą stałe w miejscu. Świadomość naszych mieszkańców jest również, jeżeli chodzi o ekologię. Jak widzimy, walczymy z tym smogiem i tutaj też jest bardzo duża wartość dodana, jeżeli chodzi o produkcję tej energii elektrycznej z tego tytułu, że żeby wyprodukować tyle energii elektrycznej, którą my w tej chwili produkujemy, rocznie by trzeba było spalić ponad 360 ton węgla. Nie wyemitowaliśmy z tego tytułu do atmosfery CO2 w wysokości 60 ton. To też jest bardzo duża wartość dodana i o tym też wiedzą mieszkańcy. Nie tylko finanse, ale również i ekologia. Po uruchomieniu wszystkich instalacji wchodzących w skład elektrowni z takiego prądu korzysta już 15 tysięcy wrocławian. Chcecie pójść dalej? Tak, stanowczo tak i znów jesteśmy gotowi. Fotowoltaika pracuje wtedy,
kiedy jest jasno. To nie musi być jaskrawe słońce. Światło rozproszone również powoduje produkcję energii. Wydaje się to oczywistym, iż warto to robić i powinno być, natychmiast będziemy to robili. Jesteśmy wszak, jak mówią nasi mieszkańcy, wizjonerami. Jak długi jest to proces, czyli jak długo te panele będą zasilały te budynki? 30 lat. Technologicznie jest obliczone, że ta instalacja będzie funkcjonowała lat 30, praktycznie bezobsługowo. Ekonomia, ale również ekologia jest dla nas ważna i widzimy tutaj duży wzrost świadomości ekologicznej i mieszkańców, i normalnych, zwykłych użytkowników domków jednorodzinnych. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa również sięgnęła po środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jesteśmy na Komedy Trzcińskiego. Tu realizowana jest inwestycja fotowoltaika. Skąd pomysł na tego typu inwestycje? No, jest to inwestycja jak najbardziej na czasie. No, teraz bardzo popularne jest podejmowanie wszelkich inwestycji, które by ograniczały emisję CO2 do środowiska, zmniejszałyby koszty zakupu energii, czy elektrycznej, czy cieplnej. W związku z tym spółdzielnia zainteresowana jest wszystkimi możliwymi sposobami, żeby zmniejszyć koszty i żeby działać z korzyścią dla mieszkańców w imię ochrony środowiska. Inwestycja jest realizowana w pierwszym etapie całkowicie ze środków zewnętrznych, czyli z dotacji uzyskanej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 40% oraz z pożyczki niskoprocentowanej, tak samo z Wojewódzkiego Funduszu. Czyli mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tą inwestycją. Po 7 latach zostanie ta inwestycja, te 60% pożyczki spłacone oszczędnościami energii elektrycznej. W praktyce to wygląda w ten sposób, że po tych 7 latach cała produkcja tej energii elektrycznej z fotowoltaiki będzie przeznaczona na użytek własny i mieszkańcy nie będą ponosili żadnych kosztów zakupu energii elektrycznej dla pomieszczeń wspólnych. Dla budynku Komedy Trzcińskiego 4 będziemy mieli zamontowaną moc 12 kW, która pozwoli nam uzyskać około 11 tysięcy kWh rocznie, tyle ile potrzeba dla budynku. Pośrodki na realizację proekologicznych inwestycji sięgają również przedsiębiorcy z Dolnego Śląska. Zgłaszają się oni również do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Jest to instalacja fotowoltaiczna, potocznie mówiąc farma słoneczna, która produkuje energię bezpośrednio ze słońca. Jest to innowacyjna metoda, bardzo ekologiczna i tak zwane OZE, czyli odnawialne źródła energii. Znajdujemy się w gminie Pieszyce, położonej przepięknie w Górach Sowich. Nasłonecznienie tutaj jest jedno z lepszych w Polsce, pomimo dzisiejszej pogody. I piękna jest taka wystawa słoneczna, która daje możliwość stworzenia dość dużych ilości tej energii elektrycznej. Celem w ogóle tego działania było przede wszystkim uzyskanie dużych oszczędności, redukcji przede wszystkim dwutlenku węgla, jak również ogólnie mówiąc oszczędności energii. Także tego typu oszczędności uzyskaliśmy, zostało to już potwierdzone odpowiednim audytem. Podsumowując dzisiejszy odcinek, energia elektryczna uznawana jest za uniwersalną i najwyżej wartościową formę energii, a jej produkcja dzięki energii słonecznej jest po prostu przyjazna środowisku. Warto zajrzeć również na stronę internetową instytucji, które udzielają dofinansowania.
m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące realizowanych projektów oraz możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel.